Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na moją własną recenzję najnowszej myszki firmy Logitech. Mowa tutaj o Logitech G502 Protuse Core. Myszka taka kosztuje premierowo 349 zł, jednak zaraz wam powiem, dlaczego warto wydać taką kwotę na tą myszkę. Naprawdę myszka zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie w testach. I sama jakość wykonania, jakość użytych materiałów, ilość przycisków, ilość funkcji, świetne oprogramowanie i tak dalej, to wszystko jest po prostu na najwyższym poziomie. Myszka posiada też zupełnie nowy sensor Delta Zero, który naprawdę świetnie sprawdza się w akcji. Zapraszam do oglądania. Więc moi drodzy, zaczynając od podstaw, może najpierw kabelek. Kabelek w tej myszce jest dość długi, ma niecałe 2 metry. Jest bardzo fajnie zabezpieczony oplotem, oczywiście jak to w myszkach dla graczy. Jednak zobaczcie, jaki ten oplot jest miękki. Nie ma żadnego problemu z uporządkowaniem kabla w tej myszce. To jest chyba najlepszy oplot, jaki było mi dane widzieć. Widziałem różne oploty, niektóre były bardzo sztywne, inne były mniej sztywne. Natomiast tutaj mamy oplot, który po prostu przypomina sznurek. Jest tak luźny, tak rewelacyjny do ułożenia. Po prostu jeszcze się z czymś takim nie spotkałem. Za to bardzo duży plus. Sam kabelek, moi drodzy, umiejscowiony w myszce jest bardzo solidnie. Nie ma żadnego ryzyka, że nam to się złamie, wyrwie. Nie ma takiego problemu. Kolejna rzecz. Myszka jest naprawdę duża. Jest może najdłuższa. Natomiast, jak widzicie, jest dość wysoka. Profilowana pod gracza praworęcznego. Ma bardzo, bardzo fajny kształt. Przez to jest idealna dla graczy o dużych dłoniach i generalnie do wszystkich chwytów, bo nieważne, czy kładziemy dłoń po prostu na myszce, czy chwytamy ją w ten sposób, gra się na niej i używa jej bardzo wygodnie. Rzućmy okiem jeszcze na dół myszki. Zobaczcie, mamy tutaj kilka ślizgaczy. Generalnie tak, mamy ślizgacz na dole, ślizgacz tutaj z boku, u góry duży, tu taki malutki i dwa małe ślizgacze przy samym sensorze Delta Zero, sensorze laserowym zaznaczę. A pod tą fajnie wyglądającą klapką zobaczcie, co jeszcze mamy. Dodatkowe obciążenia. Bez obciążeń ta myszka waży 121 gram, natomiast wszystkimi obciążeniami jakieś 168. Obciążenia możemy ustawić sobie tak, jak chcemy, żeby na przykład dociążył nam bok myszki, przód czy tył. Możemy też użyć wszystkich, wtedy myszka jest już taka dość konkretna, jeśli chodzi o wagę. Ta klapka jest bardzo fajna, jest magnetyczna, wystarczy to sobie tutaj przyłożyć i nam to chwyta. Jakość ślizgaczy przy okazji jest bardzo wysoka, wystarczają na 250 km, jeśli wierzyć specyfikacjom producenta. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Świadczy to o ich jakości. Jak już jesteśmy przy sensorze, sensor Delta Zero to jest cała nowa rodzina sensorów. Tutaj mamy najbardziej zaawansowaną wersję o maksymalnym DPI wynoszącym aż 12 000. Pomyślicie sobie, co za szaleniec używa takiego dużego DPI. Ja też sądzę, że mało graczy używa większego DPI do grania niż 2, 3, może 4 tysiące. Chociaż spotykałem się z opiniami, że ktoś ma na przykład 8 tysięcy, jest mu mało. Dlatego taki gracz ta myszka na pewno zadowoli z tym wyższym DPI. Natomiast mi osobiście takie DPI do niczego się nie przydaje. Ale nie chodzi o to, żeby myszka X czy Y drugiego producenta miała DPI 15, 20 tysięcy. Tylko chodzi o to, żeby przy każdym DPI ten sensor był precyzyjny i w tym przypadku to się sprawdza, ponieważ testowałem myszkę przy różnych ustawieniach, przy niskich DPI rzędu 800-1000, przy takich średnich jak dla mnie, czyli 2000-2500 i przy wyższych 5-8-10 tysięcy i w każdym wypadku myszka testy syntetyczne przechodziła bardzo dobrze. Oczywiście grać przy takich dużych wartościach jak dla mnie się po prostu nie da, ten kursor porusza się za szybko. Jeśli ktoś tak lubi, no to oczywiście ta myszka już bardzo plusuje w tym momencie. Tak więc pod tym względem sensora jest to prawdziwa rewelacja. Szczególnie w takich grach jak Battlefield 4 czy Sniper Elite V2 ta myszka pokazała najwyższą klasę. Pozostałe parametry myszki są również rewelacyjne. Przyspieszenie na poziomie 40G, śledzenie powierzchni 300 IPS-ów. Wszystko jest rewelacyjne, jeśli chodzi o te parametry podstawowe. No, Logitech zawsze był znany z robienia produktów dość drogich, ale dopieszczonych do granic. Widzicie w tej chwili, jak ta myszka też świeci. Mamy podświetlane logo tej serii gamingowej
I jeszcze tutaj z boku mamy wyświetlacz, który nam pokazuje aktualne profile oraz wartość DPI. Już przechodzimy do oprogramowania, ponieważ myszka ma świetne oprogramowanie, jak to zwykle bywa u Logitecha. Możemy w nim zaprogramować wszystkie przyciski tej myszki, łącznie z tymi trzema profilami. Możemy też zrobić tak zwane przesunięcie G, czyli jeden przycisk poświęcamy na funkcję przesunięcia G. Wciskając ten przycisk, włączamy jakby osobną kombinację ustawień. Czyli na jednym profilu możemy mieć zapisane nawet dwa zestawy ustawień, co w sumie nam daje przynajmniej 6 takich zestawów, jeśli byśmy sobie odpowiednio to skonfigurowali. Bardzo fajna rzecz. Kolejna fajna rzecz, oprogramowanie pozwala dostosować ten sensor do naszej podkładki lub do blatu biurka, na którym pracujemy. Mamy tam specjalną aplikację, która nam robi testy, podpowiada nam, co robić, jak ruszać tą myszką. Sensor wybada sobie powierzchnię i dostosuje soczewkę tak, żeby jak najwydajniej działała na danej powierzchni. Jeśli jest to chwyt marketingowy, jest to bardzo dobry chwyt marketingowy, natomiast testowałem na kilku powierzchniach i faktycznie jakieś różnice były. Tak więc pod względem oprogramowania jest po prostu rewelacja, możemy ustawić wszystko, 5 skoków DPI, przeróżne funkcje dla, uwaga, 11 przycisków. Zobaczcie, przyciski główne, lewy, prawy, mają przyciski wytrzymujące aż 20 milionów klików, klikają cicho i lekko. Rolka to jest prawdziwe dzieło sztuki, z początku ciężko się używa, gdyż jest masywna, cała z metalu. Jak widzicie, ma dwa tryby. Chodzi albo tak, albo przełączamy blokadę i rolka kręci się swobodnie. Bardzo fajna opcja. Rolka działa jako przycisk, działa też na boki. Przydatna funkcja. Kolejne dwa przyciski mamy wkomponowane w przycisk lewy. Widzicie, są one takie kanciate. Też bardzo fajnie się z nich korzysta. Pod nimi są jeszcze dwa przyciski pomocnicze oraz taki duży przycisk pod kciukiem. Domyślnie jest to funkcja zmniejszania DPI do minimalnego, czyli może się przydać chociażby w niektórych grach. Możemy tutaj sobie ustawić na przykład to przesunięcie G albo dowolną inną funkcję. Uważam, że ta myszka nie ma wcale za dużo przycisków, wszystkie się przydają, a jeśli się nie przydają, to funkcję przycisku możemy kompletnie wyłączyć, także przypadkowe wciśnięcie nie spowoduje żadnej niekorzystnej akcji w grze, czy po prostu podczas użytkowania na pulpicie. No i jeszcze jakość materiałów. Myszka wykonana jest naprawdę świetnie. Górę mamy pokrytą bardzo przyjemnym tworzywem. Tutaj jest, powiedzmy, takie zwyczajne, tu już zaczyna się lekko antypoślizgowe. Natomiast po bokach mamy typowo gumowane powierzchnie, jeszcze z takimi wypustkami, dzięki czemu dłoń bardzo pewnie leży na tej myszce. Jak widzicie, mamy też dużą podpórkę pod kciuk, która zapewnia bardzo wygodne ułożenie dłoni na tej myszce. Naprawdę świetna myszka, jedna z najwygodniejszych, jakie miałem okazję używać. Materiał jest bardzo solidny, bardzo dobry jakościowo. Myślę, że ten materiał nie będzie się ani mocno brudził, ani wycierał, przecierał. Nie będzie żadnych takich mankamentów znanych z tanich myszek. No i jeszcze błyszczące elementy, nie ma ich dużo. Są to doły myszki i taki paseczek ozdobny. Tak więc też nie będzie nam się to brudziło, nie będzie trzeba ciągle jej polerować, żeby wyglądała ładnie. No i moi drodzy, szybkie podsumowanie. W tej cenie tą myszkę już w tej chwili polecam, ponieważ jest to jedna z trzech najlepszych myszek, jakie miałem okazję testować w życiu. Jakie są pozostałe, dowiecie się może przy innej okazji. Natomiast jeśli ta myszka stanie, a stanie na pewno, to będzie super opłacalnym zakupem. Pamiętacie chociażby starą wersję G500, która jest bardzo popularna do teraz. Premierowo kosztowała 369 zł, teraz możemy kupić chyba za 200, więc ta myszka na pewno też będzie taniała i w miarę tego myślę, że coraz więcej graczy powinno się na nią decydować. Jeśli szukacie porządnej myszki, która starczy Wam naprawdę na długo, ma mnóstwo funkcji i jest wykonana z najwyższej jakości materiałów, to polecam Logitech G502 ProTiS Core. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!